Już w najbliższą sobotę, 13 maja, instytucje kulturalne z naszego regionu dołączą do ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów. Zgodnie z ideą inicjatywy, galerie, muzea i inne instytucje kultury otwierają się dla zwiedzających za drobną opłatą lub całkowicie bezpłatnie. Puławskie Muzeum Czartoryskich proponuje wystawę stałą pod tytułem Ojczyzno, niechaj cię uwiecznie w nowych aranżacjach. Na ostatnim piętrze pałacu w sali rycerskiej zostanie przedstawiona nowa ekspozycja na wentach i salonach. Oprócz samych wnętrzy pałacowych muzeum proponuje także wystawy w Domku Aleksandryjskim. Jedną z nich będzie nowa ekspozycja prezentująca zabytki związane z naszym miastem, pozyskane przez pracownię dokumentacji dziejów miasta w ciągu ostatnich 5 lat. W sobotę Muzeum Czartoryskich będzie otwarte dla zwiedzających od 19 do 23. Wstęp kosztuje 5 zł. Swoje propozycje przygotowało także Muzeum Badań Polarnych. Placówka proponuje m.in. wykład połączony ze spacerem spod świątyni Sybilli do swojej siedziby przy ulicy 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego. O ciekawostkach geologicznych okolic Puław będzie opowiadać dr Andrzej Pawłowski. Prelekcja rozpocznie się o godzinie 16. Godzinę później zaplanowano kolejny wykład, tym razem o historii polskich badań polarnych. Od 15 do 22 zwiedzający będą mogli oglądać pierwszą część wystawy stałej oraz wystawy czasowe Plastikowe Morze i Krajobrazy Polarne i Subpolarne. Wstęp do muzeum będzie bezpłatny. Liczne atrakcje z okazji Nocy Muzeów przygotowało również Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Placówka oprócz standardowych godzin otwarcia będzie dostępna dla zwiedzających także od 19 do 24. Wyjątkiem będzie Zamek w Janowcu czynny do 22 oraz Dom Kuncewiczów, gdzie wydarzenia związane z Nocą Muzeów będą odbywać się w ciągu dnia. Placówka organizuje w swoich oddziałach wernisaże wystaw, warsztaty złotnicze i biżuteryjne, spotkania, wykłady, a także recitale. Bilet wstępu do każdego z oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego będzie kosztować symboliczną złotówkę. Szczegółowe plany muzea zamieszczają na swoich stronach internetowych. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dębryńskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 6325. Plus Oil, twoje auto jest w rękach profesjonalistów.